to nie tylko w skali Skierniewic, no bo to jest oczywiste, nie tylko w skali województwa, bo to też jest oczywiste, ale w skali Polski naprawdę w tym momencie robimy niesłychany krok do przodu. Robimy epokowy krok do przodu, bo to jest zmiana zupełnie perspektywy działania. Instytut jeszcze 4 lata temu, 5 lat temu, a Instytut dzisiaj, to jest to, szanowni Państwo, nieprawdopodobna przepaść. Przeniesienie się do nowego laboratorium to po pierwsze zakup nowej aparatury, to są pomieszczenia, które są zgodne z obecnymi standardami i wymogami, również akredytacji. To jest możliwość pracy w jednym miejscu. Ja mam nadzieję, że to podziała jak magnes dla młodych, ambitnych ludzi, którzy, żeby pracować w nowoczesnym laboratorium na poziomie światowym, nie będą musieli emigrować. Ale to nie jest koniec. Staramy się o ogrody nauki. Kończymy pewną ważną inwestycję dla nas. Za chwilę, mam nadzieję, będziemy mogli podnieść kolejne ważne wyzwanie, tak abyśmy w najbliższej przyszłości rzeczywiście cieszyli się Skierniewicami jako nie tylko bazą naukową, ale także edukacyjną, bo to jest niezwykle dla nas wszystkich ważny wymiar.